Cześć piesełki i człowieki, witam na kanale Szkoły dla Psów Projekt Pies. Ja mam na imię Patrycja, a dzisiaj witam w odcinku dotyczącym ras psów. I chciałabym poopowiadać o wyżle weimarskim, ale Snickers, który jest labradorem. On zawsze jak nagrywamy rasy psów, to on tutaj chce być gdzieś w kadrze. Teraz też tam polazł na balkon, więc możecie za chwilę usłyszeć jego szczekanie, bo on bardzo lubi nam przeszkadzać, on się czuje chyba taki pominięty, mimo że o labradorach nagraliśmy już film, więc to taka krótka wstawka, a teraz wracamy do Weimara. Nie lubię wam opowiadać całych rysów historycznych konkretnej rasy, zwłaszcza że w przypadku Weimara nie jest to takie oczywiste, skąd one powstały. Wiemy natomiast, że chcieli stworzyć silnego, dużego, eleganckiego psa myśliwskiego, dość wszechstronnego i jak to się mówi, na dużego, grubego zwierza, nawet na jelenia i nawet na niedźwiedzia. Więc Weimary powstały z krzyżówek różnych ras wyżłów. Dzięki temu dostaliśmy psa, który jest moim zdaniem duży. Te osoby, które mówią, że jest średni, nie. On jest po prostu duży. Jest może szczupły, z taką potężną, szeroką klatą, ale jest jednak duży, bo one ważą między 25 a 40 kilo. Oczywiście suczki są mniejsze, chłopaki są większe. Natomiast w kłębie uzyskują między 57 a 70 cm, więc umówmy się, 70 cm w kłębie to jest duży pies. One są... Ja lubię mówić, że są takie niebieskie. One są takie stalowe, takie szare, zazwyczaj krótkowłose. Zdarzają się rzadziej, ale zdarzają się też psiaki z taką dłuższą sierścią. Natomiast właśnie tą charakterystyczną cechą z wyglądu Weimara jest ten kolor tej sierści, która jest taka właśnie stalowo-niebieska. Jak typowy wyżeł, Weimar jest psem bardzo energicznym, bardzo aktywnym, radosnym, potrzebującym zajęcia, biegania, przestrzeni, a jednocześnie bardzo przyjaźnie nastawionym nie tylko do swojego opiekuna, do którego czasami zbyt mocno się przywiązuje i lubi być blisko człowieka, ale też do osób takich postronnych spotkanych na spacerze. Dość przyjacielskie, takie lubiące wygłupy psiaki, wesołe, pozytywne, co powoduje, że jak się bardzo cieszą i merdają ogonem, to trzeba bardzo uważać na swoje uda. Bo ja już nieraz siniaków się nabawiłam, jak mnie Weimar takim ogonem swoim szczelił z radości, witając się ze mną. No i przede wszystkim są to psy, tak jak powiedziałam, myśliwskie, więc pracujące. Takie, które będą wymagały od was dużego zaangażowania, jeśli chodzi o ich wychowanie, jeśli chodzi o spacery z nimi i jeśli chodzi o szukanie im zajęcia, tak żeby te ich myśliwskie potrzeby były spełnione. Bo ja tutaj mówię o osobach, które nie są myśliwymi. To znaczy, jeżeli wy na co dzień nie bierzecie szczelby na ramię i nie jedziecie polować na jakieś zwierzątka w lesie. Siapniak! Now I got you, you rabbit! No to wy musicie w jakiś sposób tak zrealizować potrzebę Weimara, żeby on samodzielnie nie postanowił polować na inne zwierzątka. Jaka jest największa trudność w temacie wychowania Weimara? Są takie dwie. Po pierwsze, w związku z tym, że to jest naprawdę silny pies. Miałam okazję nie móc utrzymać takiego psiaka na smyczy. Jak się zaprze i postanowi mnie przetaszczyć na tej smyczy, to ja, która ważę 50 kilo, nie mam szans. Więc po pierwsze to są pieski bardzo silne, duże, które szybko będą rosły. Więc jeżeli wy macie szczeniaka, to nie czekamy, aż pies skończy te nasze przysłowiowe 6 miesięcy, żeby się wziąć za jego wychowanie, bo 6-miesięczny Weimar to już trochę waży, to już trochę siły ma, to już jest spory. Jak dopiero w tym momencie zaczniemy sobie pracować nad tym, żeby nam pies na przykład nie ciągnął na smyczy, albo to, że ciągnie, to jeszcze pół biedy, ale one się tak lubią zrywać na tej smyczy i wyrywać nam ramię stąd, jak zobaczą jakiegoś kota, albo jakąś wiewiórkę, albo poczują jakiś zapach, no to już trzeba sobie nad tym pracować. No i właśnie druga trudność to jest ten silny instynkt łowiecki, silny instynkt polowania. Stąd praca nad przywołaniem awaryjnym. Tu nie wystarczy zwykła komenda do mnie. To możecie o tym sobie zapomnieć. Bardzo ważne, żeby od samego początku uczyć szczeniaka tak zwanego przywołania awaryjnego, które robi się po prostu na gwizdek.
To jest sytuacja, w której pies, słysząc gwizdek, on nie myśli, co robi. Jemu łapki automatycznie zawracają i wraca do Was. No bo jeżeli mamy psa w pędzie za jakąś zwierzyną, to on, jak Wy będziecie wołać za nim do mnie, to on Was nawet może nie słyszeć. Natomiast jeżeli ma dobrze uwarunkowany gwizdek, to on za bardzo tego gwizdka, to nie jest tak, że on słyszy i on reaguje, tylko po prostu mięśnie, pamięć mięśniowa działa tak, że mięśnie po prostu zawracają i pies do Was wraca. No i to nie jest takie łatwe do zrobienia, bo to jest praca tak na dobrą sprawę na tygodnie, jak i nie na miesiące. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Weimar to jest pies, który potrzebuje bardzo dużo przestrzeni podczas spaceru, żeby mógł się swobodnie wybiegać. Nie wyobrażam sobie, żeby taki wyżeł nie chodził na spacery bez smyczy. No po prostu nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Dlatego osoby, które decydują się na takiego psa, powinny się zastanowić, czy wy gdzieś mieszkacie w okolicy, w której wy będziecie mieli gdzie tego psa zabrać na taki spacer, gdzie on będzie mógł się wybiegać. Zresztą to jest taka sama sytuacja, jak troszeczkę Wam mówiłam o whippetach, że to są psy, które lubią poczuć ten przysłowiowy wiatr w uszach i faktycznie mieć możliwość tego po prostu wyhasania się, bo nawet jeżeli Wy jesteście, nie wiem, biegaczami, no to bieganie z psem na smyczy okej, ale to nie jest to, czego Weimar potrzebuje. Kolejną cechą tego wyżła, która może być i na plus, i na minus, jest to, że te psy są bardzo bystre, bardzo szybko się uczą i w zasadzie one są cały czas gotowe do tego, żebyście coś z nimi robili. I z jednej strony to jest fajne, bo nie musicie jakoś za bardzo się starać nad tym, żeby zmotywować psa do tego, żeby coś chciał z Wami robić. Czy jakiś trening posłuszeństwa, czy jakaś zabawa, czy jakieś psie sporty i tak dalej. No ale z drugiej strony będziecie musieli się trochę nagimnastykować, żeby nauczyć tego psiaka, że no aktualnie nie musimy nic robić. Że aktualnie to możemy sobie poodpoczywać, że aktualnie możemy pójść na spacer wolnym tempem, nie trzeba od razu biec, możemy to zrobić człowieczym, ślimaczym tempem, więc to jest ta trudność. A w związku z tym, że psy są bystre i szybko się uczą, to one lubią tak troszeczkę tylnym wejściem, więc Wy musicie sprytni być w tej nauce konkretnych rzeczy psa, żeby on Was po prostu nie oszukał. A przy okazji, jak już spędzacie z nim tak dużo czasu, coś z nim ćwiczycie, chodzicie na spacerki, robicie sobie jakieś tam sporty i tak dalej, to pamiętajcie o tym, żeby nauczyć go też samodzielności i samotności, bo to są naprawdę psiaki, które bardzo mocno się przywiązują do człowieka i one by z tym człowiekiem chciały wszystko. Śpimy razem, jemy razem, spacerujemy razem, biegamy razem, polujemy razem, węszymy razem, wszystko razem, człowieku. Jak przyjdzie kurier i przyniesie paczkę, to ja Ci pomogę tą paczkę odpakować, bo my przecież razem. Więc bierzcie to od początku pod uwagę, żeby maluszka już uczyć tego, że czasami po prostu zostaje sam. Jeśli chodzi o zdrówko tych psiaków, to mam dobrą wiadomość, ponieważ to są zazwyczaj psy, które dość dobre mają zdrowie, dobrą kondycję. Natomiast oczywiście trzeba zwrócić uwagę na to, co jest typowe dla ras dużych psów, czyli skręty żołądka, czyli absolutnie pod żadnym pozorem pies nie biega i nie świruje po jedzeniu. No i dysplazja. Jeżeli mamy psa, który jest duży, który jest ciężki, no to też trzeba zwracać na to uwagę, no i badać mu bioderka. No i nasze klapnięte uszka, czyli zaglądamy czasami do tych uszków, żeby sprawdzić, czy tam się różne historie nie dzieją, zwłaszcza, że Weimar to jest pies, który lubi się wytaplać w kałuży, w błotku, w jakiejś wodzie, popływać i tak dalej, więc jeżeli tam się coś w tym uchu zagnieździ z takiej wody, no to dobrze to sobie regularnie kontrolować, jak widzimy, że coś z tym uchem jest nie tak, no to idziemy po prostu do weterynarza, tak żeby piesełka z tego szybciutko wyleczyć. Natomiast dobra wiadomość, jeśli chodzi o szatę, bo sierść jest banalna w utrzymaniu czystości i pielęgnacji. Wystarczy Wam albo taka rękawica, albo taka specjalna szczotka do krótkiej sierści. Tam od czasu do czasu tego psa przeczeszecie i będziecie mieć z głowy. W ogóle nawet jeśli chodzi o kompanię Weimara, no to też czasami możecie wziąć po prostu wilgotną szmatkę i po prostu przetrzeć tą sierść, bo ona jest naprawdę króciutka, gładka i dość łatwo utrzymuje się ją w czystości. Chyba, że... I to jest ta zła wiadomość. Wyżełek się nam w czymś wytarzał. A one to uwielbiają się wydarzać w jakiejś padlince. Jak już sobie nie upolowałem, tylko znalazłem, no to się przecież czymś wytarzam i wtedy będę tak śmierdziuszkał strasznie. A niestety zapach padliny
to nie jest taki łatwy smrodek do pozbycia się go. Więc wtedy dobry szampon do psiej sierści, no i lecimy z tą kąpielą i czyścimy psa. Więc warto przyzwyczajać też od szczeniaczka pieska jednak do kąpania, do wody, do prysznica, bo tak jak mówię, sierść łatwo utrzymuje się w czystości, ale gdyby się gdzieś tam na łąkach przytrafiła jakaś, nie wiem, zdechła kuropatwa, no to żebyście też umieli sobie z tym poradzić. Najczęstsze mity dotyczące Weimara to jest taka historia, że to jest tylko pies dla myśliwych. No i ja się z tym nie zgodzę. Uważam, że w tym momencie te wyżły są już takimi psiakami, które można nazwać szeroko rozumianym pojęciem psy rodzinne, ale tylko wtedy, jeżeli pamiętamy o tych jego podstawowych psich potrzebach, czyli o tych długich, aktywnych spacerach, miejscach przestronnych, gdzie on może się wybiegać i od samego początku odpowiednie wychowanie. Jeżeli to zrobimy mądrze, to nie musicie polować na sarenki w lesie, tylko po to, żeby mieć w domu Weimar. Kolejna kwestia, która dotyczy tych psiaków, to jest duży ogród, no bo przecież to jest duży pies, to ja muszę mieć duży ogród, żeby on się mógł wybiegać. Nie. Tak, to jest duży pies, więc potrzebuje duże legowisko, ale nawet jak macie niewielkie mieszkanie i macie miejsce w niewielkim mieszkaniu na to duże legowisko, gdzie pies się zmieścił, to jemu to wystarczy, pod warunkiem, że będzie wychodził z wami na spacery. Bo jeżeli wy chcecie zamienić tą sytuację, to znaczy, nie, spacerki to nie, bo ma ogród, no to nie. To ogród zostanie przekopany, pies będzie po was skakał, świrował, może się z tego ogrodu wydostać, może zacząć oszczekiwać ludzi, którzy gdzieś tam przechodzą koło ogrodu, po prostu z nudów. Weimary nie mają jakiejś dużej tendencji do tego, żeby szczekać, ale jak już im się nudzi i nie mają co ze sobą zrobić, to różne pomysły wymyślą sobie, żeby znaleźć sobie zajęcie. Więc nie polecam zamieniać spacerów z psem na duży ogród, nawet jakby nie wiem, jaki był duży, no chyba, że macie w ogrodzie pół lasu. No to okej, no to jak macie swój własny las, hektary lasu, no to możemy to uznać, że to jest spacer dla psa. Natomiast też warto pamiętać o tym, żeby te spacerki odbywały się w różne miejsca, a nie tylko w te miejsca, które piesek zna. Zresztą jeśli chodzi o wychowywanie psiaka w ogrodzie, to my już też nagraliśmy o tym film, więc zapraszam do obejrzenia. On się chyba nazywał Duży Ogród dla Psa albo Pies w Dużym Ogrodzie. Coś takiego znajdziecie sobie na pewno. I ostatni mit dotyczący Weimara to jest to, że skoro ten pies lubi biegać, a ja też lubię biegać, to w sumie mogę go podpiąć pod smyczkę i sobie wspólnie będziemy biegać po lesie. Okej, możecie sobie korzystać z takiej aktywności, no ale to nie jest wszystko to, czego pies potrzebuje. Już o tym wcześniej wspomniałam, on potrzebuje trochę takiej swobody, wolności, pobiegania swoim tempem w prawo, w lewo, zawrotki, w kółko i tak dalej, ale umówmy się, no człowiek nie dorówna tempu biegania Weimara, to w ogóle możecie sobie zapomnieć. Więc musicie pamiętać o tym, żeby faktycznie dać mu trochę więcej swobody, albo dużo więcej swobody. Zresztą o tej swobodzie, o tych spacerach i o tym, jak żyje się z Weimarem, to może lepiej posłuchajcie, jak opowiada jeden z naszych kursantów, Adam, właściciel Wasko. Wydaje mi się, że z Weimarem żyje się bardzo dynamicznie, że trzeba dużo czasu mu poświęcać na codzienne spacery. Jego nie widać go w kadrze, nie. Ale gdyby było widać, no to wydaje mi się, że poznalibyście po jego też posturze, że zdecydowanie lubi biegać, a po mojej posturze pewnie też widać, że ja nie za bardzo lubię biegać, więc uzupełniamy się tak, że on biega za mnie. Spodziewałem się tego pytania i zastanawiałem się nad odpowiedzią. I są tak naprawdę, jest prawdziwa odpowiedź i jest taka odpowiedź, którą sobie przygotowałem i nie wiem, którą chcesz. Tą drugą. No dobra. To czyli prawdziwa jest taka, że mój pradziadek prawdopodobnie trzymał dwa takie Weimary albo inne wyżły, bo mogły to być niemieckie, bo moja mama niestety nie wiedziała, jakie to są psy. Ale jak
na początku podobał mi się tylko ten pies. No i dowiedziałem się, że jeszcze dziadek takie dwa w domu miał. No to coraz bardziej się przekonywałem do tej rasy i zacząłem się interesować, czy ten pies będzie dla mnie dobry. No i jest dobry, bo mnie odchudza. No. A oficjalna jest taka, że to, a ona też nie jest do końca tak, żeby była całkowicie nieprawdziwa. Chciałem psa, który jakby będzie czymś więcej niż tylko przytulanką. Chciałem psa, który będzie mógł ze mną pracować, ćwiczyć, robić jakieś rzeczy takie dosyć trudne. Ja wyczytałem, że ta rasa się do tego nadaje. No i uważam, że się nadaje. To jeżeli ktoś to chciałby to robić właśnie, trenować dużo z psem różnych rzeczy, nie tylko bieganie, ale różne takie psie zabawy, no to zdecydowanie jest to dobra rasa. Jest bardzo przyjacielski, jest otwarty i no nie wiem, czy to jest plus w sumie, ale jest ciekawski. Dobra, siad młody. No. Jest ciekawski i jest bardzo inteligentnym psem, szybko wszystko łapie. Jeżeli miałby doświadczonego przewodnika, za którego ja się nigdy nie będę uważał, to na pewno wyciągnie z tej rasy bardzo dużo. Nie jest mały. Ja mam 5-letnią córkę i jak go brałem, to usłyszałem, że to jest fajna rasa dla dzieci. I powiem szczerze, że nie do końca się z tym zgadzam. Nie jest agresywny, nie ma takiego czegoś, żeby krzywdę robił lenie albo w jakikolwiek sposób, nie wiem, źle się z nią obchodził. Ale on waży prawie 40 kilo. I moja żona, która jest twojej postury, zresztą poznałaś, to no, przy mocnym pociągnięciu leci za nim, więc nosi szelki takie, które ułatwiają spacery właśnie mojej żonie. I nie uważam, żeby Lena przez najbliższe nawet 10 lat, no może nie 10 w przesadzie, ale na pewno nie przez najbliższe kilka lat nie będzie możliwości, żeby wyszła z nim sama na spacer. Jeżeli ktoś liczy na coś takiego, że małe dziecko wyjdzie z Weimarem na spacer, no to się może grubo przeliczyć. Zaskoczyło mnie to, że aż tyle muszę z nim pracować. Bo on non-stop chciałby coś robić, zresztą to pewnie już teraz widać. Nie umiał siedzieć na miejscu, szczególnie w trybie pracy. Czyli jeżeli idziemy na spacer, to idziemy na spacer, nie ma tam jakichś odpoczynków, leżenia, od jakiegoś, nie wiem, takiej, powiedzmy sobie, posiadywania na ławeczce. On może usiąść, bo jest tego nauczony, ale to nie sprawia mu żadnej frajdy, tym bardziej na spacerze. Zaskoczyło mnie też to, że jest bardzo nastawiony na bycie z człowiekiem. On bardzo nie lubi zostawać sam w domu. Zostaje, ale nie jest to dla niego przyjemna sprawa. I jak go odizolujemy ode mnie na przykład, no to no nie powiem, że ma lęk separacyjny, ale no cierpi i bardzo się przywiązuje. Nie wyobrażam sobie, żeby go zostawić na wakacje w hotelu na przykład. Nie? Bo ja wiem, że no wiele psów być może nawet by nie zauważyło, że nie ma właściciela, a on by się tam zapłakał. Bardzo dużo. Żona pewnie stwierdzi, że za dużo. Generalnie po pracy no to musimy mieć konkretny spacer, taki, gdzie on rzeczywiście pobiega. No oprócz tego ja, zresztą też chyba za waszymi namowami, no ćwiczę z nim różnego rodzaju inne rzeczy. Nie? Od tropienia, od szukania zguby, przez jakieś tam właśnie zabawy, które tutaj razem teraz planujemy robić, no to no dużo tego jest i ja mu poświęcam na taką codzienną zabawę, no to myślę, że no 3 godziny dziennie to na pewno. Spacer przed pracą, spacer po pracy plus jakieś tam szarpania i zabawy później. No. I taki sobie łazi. Żeby brała siły na zamiary. Bo ja nie powiem, że jestem osobą, która ma jakoś za dużo czasu na takiego psa, bo też mam własną działalność i to czasami nie da się pewnych rzeczy przeskoczyć i żona musi mi pomóc, choć to ja zdecydowałem się na tego psa, to jeżeli ktoś myśli, że to będzie pies kanapowy, to nawet niech nie próbuje go do siebie do domu, że tak powiem, wprowadzać, bo to się nie uda. Będzie rozczarowany,
albo zdenerwowany prędzej czy później. Dodatkowo nie wyobrażam sobie mieszkać daleko od miejsca spacerów. Jakbym miał mieć go w małym mieszkaniu, bo oczywiście to jest możliwe, tak jak wszyscy powtarzają, on może się wybiegać wszędzie, nie? Że nie potrzebuje dużo miejsca w domu i być może to prawda, potrzebuje posłanie. Ale jeżeli masz daleko i musisz z tym psem do miejsca, gdzie można go puścić ze smyczy, dojść jakieś duże odległości, to trochę strzał w kolano, bo on nie wybiega się z tobą na smyczy, a będzie musiał wracać, zanim wybiega się w miejscu docelowym. Więc ja odradzam, jeżeli ktoś ma daleko do otwartych przestrzeni, które są duże. Ja wychodzę na pustynię błędowską albo na łąkę o kilku hektarach. Żona by mnie odstrzeliła. To jest takie pytanie, kiedy drugie dziecko. Moja mama uwielbia to pytanie, bo mamy jedno. I może odpowiem tak jak mojej mamie, że na razie wystarczy nam to, co mamy. Nie wiem, jakby to w ogóle wyglądało z dwoma psami, ale jeżeli miałbym włożyć dwa razy więcej pracy, to nie ma takiej opcji, nie? Znaczy, ja mam takie poczucie, że wystarcza mi praca z jednym psem, ale tak powiem wam szczerze, że niedawno odszedł pies moich sąsiadów. Oni go tak kochali, że wytrzymali bez psa kilka dni. I ja wiem, że jeżeli kiedyś przyjdzie taki czas, to ze mną będzie dramat, nie? Więc na razie dwóch nie planujemy, a wystarcza nam on. On ma tyle energii, że jak za dwóch, więc jakbyśmy potrzebowali wybiegać dwa psy, to zapraszam, przejdźcie się na spacer z Waskiem, zobaczycie, czy potrzebne wam dwa. Ja zdecydowanie uważam, że potrzebę biegania wolnego bez smyczy, ale takiego rozsądnego, nie? Bo to nie do końca chodzi o to, żeby on poszedł świną dal i tam i psa nie ma, albo gonił króliki, tylko żeby ten spacer był ciekawy na dużej przestrzeni, gdzie on może się wybiegać, a zarazem, żeby coś się na spacerze działo. I to wystarczy. Podsumowując, podkreślę to, co powiedział Adam. Jeżeli zastanawiacie się nad Weimarem, to musicie brać na klatę to, że pies jest silny, że trzeba będzie mu poświęcić dużo czasu i trzeba będzie zacząć być, albo jeśli już jesteście, to okej, aktywnym człowiekiem i takim, który faktycznie ma gdzie tego psiaka na spacer zabrać i wtedy może być psem waszym idealnym. Natomiast jeżeli macie w domu malutkie dzieci, albo macie dzieci, które by chciały z psiakiem wychodzić na spacery, albo nie do końca macie czas na takiego psa, no to rozważcie może jakąś inną rasę, bo to się może różnie skończyć. Tyle ode mnie na dzisiaj, jeśli chodzi o wyżła weimarskiego. Jeżeli macie z nimi doświadczenia, to piszcie nam w komentarzach, bo osoby, które zastanawiają się nad tą rasą, fajnie by było, żeby jeszcze od was coś ciekawego usłyszały. A jeżeli zastanawiacie się nad kursami w Projekt Pies, to przypominam, że mamy zarówno kursy stacjonarne w różnych miastach, jak i kursy online. A jeśli filmik wam się podobał, to będzie nam bardzo miło za łapkę w górę, no i oczywiście za subskrypcję kanału. Tyle na dzisiaj. Smell you later. Puść go. Wrócił. Czeka. Idzie. No chodź. Chodź. Ty jesteś Weimar? No chodź. Nie jestem Weimar. Nie jestem, ale też jestem fajny. No tak, tak. No. Trochę ci klaty brakuje. Weimar by był taki. Ty tak masz trochę... Trochę za niski jesteś, wiesz? Nie te progi. Cześć!